Niedzielna Loża Radiowa. W Niedzielnej Loży Radiowej witam Marek Świerc. Warto zacząć od tego, że mamy dziś finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Ale o Jurku Owsiaku rozmawialiśmy już w Loży Radiowej tyle razy, że tym razem proponuję odpuścić. Niech dzieciaki dzisiaj już spokojnie kwestują w spokoju z daleka od polityki. Tym bardziej, że mamy sporo innych ważnych tematów. Nowy rząd. Zielone światło dla inwestycji drogowych w regionie, nowych inwestycji, no i wreszcie potężne polityczne zamieszanie po głosowaniu w sprawie projektu Ratujmy Kobiety. Czy zdążymy wszystkie te tematy poruszyć? Nie wiem, spróbujemy. Są dziś z nami Katarzyna Czochara, Prawo i Sprawiedliwość. Dzień dobry, witam serdecznie wszystkich radiosłuchaczy. Wojciech Jagiełło, Kukiz 15. Dzień dobry Państwu. Ryszard Wilczyński, Platforma Obywatelska. Dzień dobry Państwu, życzę Państwu dzisiaj szczodrego dnia. Piotr Wak, Nowoczesna. Witam Państwa. Już z serduszkiem. Z serduszkiem. I Ryszard Galla, Mniejszość Niemiecka. Witam serdecznie. Nie ma niestety przedstawiciela Polskiego Stronnictwa Ludowego, może jeszcze dotrze. Zacznijmy od rządu. Dyskusja o jego rekonstrukcji trwała bardzo długo. Niektórzy twierdzili, że skończy się na zmianie premiera, ewentualnie jakichś kosmetycznych zmianach. Tymczasem zmiany są głębokie. Przede wszystkim premier odsunął tych ministrów, którzy budzili najwięcej kontrowersji. Jana Szyszkę, Antoniego Macierewicza, Witolda Waszczykowskiego i Konstantego Radziwiłła. To duże zaskoczenie dla tych, którzy, no, dziennikarzy i polityków, którzy popierali taką twardą linię prawicy. Ale są też komentarze, że to jest próba, być może skuteczne dotarcia do centrowego elektoratu. Jak wam się podoba nowy rząd i co te zmiany oznaczają dla naszej sceny politycznej? Ryszard Wilczyński, Platforma Obywatelska. Bardzo dziękuję. Kilka pytań. Czy Mateusz Morawiecki cofnął zakaz uczestnictwa żołnierzy i policjantów w Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy? No nie. Czy nowy minister zdrowia zadeklarował przywrócenie programu in vitro? Nie. Czy wymieniono Annę Zaleską, autorkę... Ale to dopiero kilka dni, dobrze, dobrze. Autorkę chaosu w oświacie i promotorkę wyrzucenia z programu Miłosza i Gombrowicza? Też nie. Czy rozwiązano obciach z podkomisją smoleńską Antoniego Macierewicza? Nie. Nadal ten kapłan będzie dążył do prawdy, mnożąc coraz bardziej aberracyjne teorie. Czy mamy nowe otwarcie w stosunkach międzynarodowych? Nie. Ale to kilka dni, panie pośle. Czy zaprzestano represji wobec uczestników protestów przeciw antyrządowych? No nie. Frasynik musi się meldować na prokuraturze za to, że rzekomo znieważył czy naruszył nietykalność cielesną funkcjonariusza policji. Czy Zbigniew Ziobro przestał hurtowo odwoływać prezesów sądu? No nie. Został w rządzie. W istocie co mamy? Mamy rząd, który utrzyma antyobywatelską, antydemokratyczną, opresyjną linię, skrajnie zideologizowaną. Nadal będą brani pod but przeciwnicy polityczni. Mamy rząd niebywale rozrzutny i w sensie budżetowym, i w sensie kosztów. Bodajże już doliczono się 130 ministrów, wiceministrów. Nigdy tak nie było. A więc przetasowanie kart, rytualne schowanie Macierewicza przed wyborami, no w jakimś sensie też prezesa. Nowych twarzy. Jakie nowe twarze? Kto jest nowy? Wszyscy byli w poprzednim rządzie, bądź głęboko są w polityce. Proszę powiedzieć, może jedno nazwisko tam się znajdzie osób, które rzeczywiście nie funkcjonowały w poprzednim rozdaniu rządowym, bądź parlamentarnym. A więc cóż, pana zdaniem niewielkie zmiany, tak? To jest po prostu taka sytuacja, kiedy przebrał się diabeł w ornat i na mszę ogonem dzwoni. Wojciech Jagiełło, Kukiz 15, panie Wojtku. Zmiana na plus jest taka, że w końcu ten serial pod nazwą Rekonstrukcja się skończył, ten brazylijski Ciesiemiec, który trwał i nie mógł się skończyć. Finał mamy. Finał jest faktycznie zaskoczeniem. Zmiany w ministerstwach są duże, są ogromne. Największa Antoni Macierewicz. Nie byliśmy w ogóle, nawet nie myśleliśmy o tym, że Antoni Macierewicz może odejść, odszedł. Tutaj może faktycznie jest jakaś zagrywka w stylu schowajmy Antoniego do szafy, bo zbliżają się wybory samorządowe. Rząd jaki jest, każdy widzi. Kukiz 15, tak jak nie popierał tamtego rządu, też nie popiera tego, mimo że tutaj mówi się o nas, że jesteśmy koalicjantem PiS-u. Tak nie jest. My liczymy na to, że premier Morawiecki w końcu zacznie spełniać postulaty wyborcze, z którymi szli do wyborów parlamentarnych 2 lata temu, to znaczy podniesienie kwoty wolnej od podatku. Ta kwota faktycznie nie została podniesiona. W Europie jesteśmy państwem o najniższej stopie, o kwocie wolnej od podatku. Tak samo czekamy na to, kiedy VAT zostanie w końcu obniżony do 22%. Przypominam, ta zmiana, podwyższenie VAT-u była zrobiona za rządów PO-PSL. Ta zmiana miała być tymczasowa.
Krakowa. I to ten czas trwa nadal. Nie wiemy, kiedy on się skończy. My jesteśmy za tym, żeby pieniądze obywatelom zostawiać, a tutaj rząd PiSu próbuje jak najbardziej drenować kieszeń polskich obywateli, żeby później te środki dystrybuować. No nie tędy droga. Jak będzie, zobaczymy, liczymy na zmianę. Piotr Wach, Nowoczesna. Przed programem mówił pan, że część postulatów opozycji została spełniona przez premiera. No niewątpliwie, bo pamiętam nawet tutaj u pana redaktora w studio Radio Opole, niejednokrotnie przecież o rekonstrukcji rządu mówiliśmy, bo przecież ta rekonstrukcja trwała już od późnego lata, wczesnej jesieni. Znaczy dyskusja o rekonstrukcji. Tak, no ale przecież tej dyskusji nie prowadzilibyśmy, gdyby nie była narzucona przez rządzących, przez PR-owców pana Jarosława Kaczyńskiego, bo tak naprawdę o to w tym wszystkim chodzi. To jest zabieg z marketingu politycznego, który tak naprawdę rzeczywiście dokonuje niewielkich zmian, bo wciąż jesteśmy świadomi, że rządzącym, faktycznym nadpremierem jest pan prezes Jarosław Kaczyński. I czy marionetką będzie pani premier Beata Szydło, czy pan Morawiecki, to nie ma większego znaczenia, gdyż wszystkie najważniejsze decyzje zapadają w gabinecie na Nowogrodzkiej. Ale panie Piotrze, jeżeli w takim razie premier Morawiecki jest marionetką, który wykonuje polecenia prezesa, to prezes kazał odstrzelić tych najbardziej kontrowersyjnych ministrów. Na to wygląda. Nie użyłbym aż tak mocnego słowa. Użyłbym raczej eufemizmu, a także idąc dalej ścieżką pewnej narracji i marketingu politycznego. Jest to schowanie w szafie najbardziej niebezpiecznych z punktu widzenia kampanii wyborczej postaci, które temu rządowi obniżały notowania. Przy okazji premier Jarosław Kaczyński dokonał rzezi na pani premier Beacie Szydło, czyli osobie, która jako jedyna mogła mu zagrozić wizerunkowo, albo inaczej zbierając największe poparcie w obozie dobrej zmiany, gdyż zaczęła wokół siebie budować pewne poparcie. To było widać także po jej odwołaniu, gdzie całe rzesze prawicowych uczestników sfery social media zaczęły za panią premier wylewać żale. Teraz bronią ministra Macierewicza. Oczywiście ten proces szybko uschnie, aczkolwiek to tylko pokazuje, że premier sztywną ręką trzyma wszystkich, którzy ewentualnie byliby w stanie mu zagrozić. Premier, prezes. Premier, nadpremier, prezes Jarosław Kaczyński. Odnośnie tej zmiany, jestem swego rodzaju też już zawiedziony postawą ministra, teraz już premiera Macierewicza, jak zawiódł mnie jako minister rozwoju i finansów. Morawieckiego. Tak teraz zawodzi mnie jako premier. Tutaj mój przedmówca, poseł Wilczyński, wymienił kilka postulatów, które jak widać nie są spełniane. Dla mnie takim papierkiem lakmusowym było tłumaczenie premiera Morawieckiego odnośnie zachowania eurodeputowanego Czarneckiego, który w bardzo niewybrednych, pogardliwych, ohydnych słowach odniósł się do słów swojej koleżanki z Platformy Obywatelskiej, nazywając ją szmalcownikiem. Moim zdaniem to jest karygodne. Pokazuje także reakcję na te słowa, pokazuje chociażby to, że czterech przewodniczących frakcji Europarlamentu jest za tym, żeby europosła Czarneckiego odwołać z pełnionej funkcji. Natomiast premier rządu polskiego przechodzi nad tymi ohydnymi słowami do porządku dziennego, lekko je obśmiewając i mówiąc, że opozycja zachowuje się gorzej. Proszę państwa, to jest szczyt hipokryzji, bo jeżeli mamy słowa pana Kaczyńskiego, jeżeli mamy słowa prezydenta Dudy i mamy później słowa premiera Morawieckiego, którzy powtarzając tę samą narrację, widać pisaną przez rękę jednej osoby, żeby pokazać Polakom, że jesteśmy jedną drużyną, tak naprawdę działają odwrotnie. To oni kują szpilą opozycję, obrażając ją, obrażając ludzi protestujących, obrażając ludzi o innych poglądach. Nie ma nic, nie ma efekt jest taki, nie ma żadnej zmiany. Premier Morawiecki jest premierem malowanym, rządy są na Nowogrodzkiej. Ryszard Galam, panie pośle, nie ma żadnej zmiany? Panie redaktorze, pan sam powiedział, że dopiero kilka dni mamy jakby zrekonstruowany rząd i trudno tutaj dokonywać oceny. Ja myślę, że na pewno nie należy oczekiwać jakby takich zawrotnych zmian kierunku funkcjonowania tego rządu, bo myślę, że tutaj pan prezes Kaczyński na pewno do tego by nie dopuścił i
ta zmiana personalna, czyli zamiana Macierewicza, przepraszam, dobrze mówię, Macierewicza na Błaszczaka, czy Błaszczaka na Brudzińskiego, powoduje, że jednak te ministerstwa siłowe, o które od 2005 roku pan prezes Kaczyński zabiegał, no po prostu pozostają w jakby takiej mocnej, znaczy w rękach mocnej bliskich kontroli. Współpracowników. Dokładnie, dokładnie. No ale już resorty gospodarcze natomiast, to są nowi. Znaczy, natomiast panie redaktorze, powiem tak, ja liczę tutaj na, no bo czemuś służyła tak głęboka rekonstrukcja rządu, że to nie była tylko taka, prawda, powierzchowna, bo zdecydowanie się pana prezesa Kaczyńskiego na wymianę ministra obrony narodowej, no to jest poważne przedsięwzięcie. Ono musiało być na pewno dobrze przemyślane i mające swój cel. I ja powiem tak, ja to oceniam troszeczkę tak z punktu widzenia członka Komisji Finansów Publicznych i szczególnie ostatnie dni, godziny ubiegłego roku, kiedy to ministerstwo, kierownictwo MON-u prześcigało się w konferencjach prasowych na temat tego, jakie umowy, na jakie środki zawierano. I powiem tak, że w skali, nie wiem, po zmianach w Rzeczypospolitej Polskiej, ja nie widziałem takiej beztroski w wydawaniu środków. Ja wiem, że to wszystko było lega artis, że były podejmowane decyzje i parlamentu o tym, że tyle na zbrojenia, ale ta beztroska, podejrzewam, że nawet bez uwzględnienia prawa zamówień publicznych, wydatkowania środków, nawet powiedziałbym w formie dużych zaliczek, no jest beztroską. Tym bardziej, że wiemy, mimo że może ten budżet jest dobry, ale jest jednak z dużym deficytem, ten deficyt się pogłębia, na dodatek jest szereg obszarów, chociażby nawet ochrona zdrowia, które wymagają także dofinansowania. Więc wydaje mi się, że tutaj taka próba wystawienia pana ministra Błaszczaka chyba jest taką próbą posprzątania po tym, co nabałaganił pan minister Macierewicz. Jeśli chodzi o arogancję pana ministra Radziwiłła, no mam nadzieję, że tutaj też obecny minister, mimo że Łukasz Szumowski ma określone swoje poglądy, ale że stanie na wysokości zadania, jakie stoi przed Ministerstwem Zdrowia i spróbuje pewne rzeczy uregulować tak, żeby obywatele, pacjenci, którzy muszą korzystać z ochrony zdrowia, mieli to bezpieczeństwo dobrego świadczenia usług, a nie żyli w strachu, że nie wiem, 8 miesięcy, 12 czy więcej trzeba czekać do lekarza specjalisty. Więc jest szereg rzeczy, które moim zdaniem no, ten rząd musi w jakiś sposób uregulować, bo wydaje mi się, że nie da się po prostu jakby brnąć dalej w tworzenie takich problemów. Katarzyna Czochara, Prawo i Sprawiedliwość. 4 głosy opozycji, 1 głos koalicji. No, zobaczymy, jak tam pójdzie. Pani poseł. Ja chciałam się odnieść w pierwszej kolejności do wypowiedzi pana posła Wilczyńskiego i stwierdzenia, iż to, co teraz reprezentuje rząd Prawa i Sprawiedliwości, to jest opresyjna linia. Panie pośle, to nie jest opresyjna linia, to jest linia działania, która idzie w kierunku odbudowy państwa polskiego. Nowy rozdział po 2 latach. Poprzez aresztowanie rządu, na przykład Frasyniuka. Po 2 latach rządów Prawa i Sprawiedliwości to jest rozwój gospodarczy i w tym kierunku właśnie rząd polski idzie. Dlatego też, jeśli chodzi o rekonstrukcję rządu, pan Mateusz Morawiecki, premier Rzeczypospolitej Polski, dokonał takich zmian, które będą dawały gwarancję na te właśnie działania. Jeśli chodzi o Kukiz 15 i stwierdzenie, że Kukiz 15 zarówno nie popierał poprzedniego rządu, jak i obecnego. Ja od dawna już mówiłam, szanowny panie, że Nowoczesna jest lewą nogą Platformy Obywatelskiej. Natomiast Kukiz 15, jak się okazało, troszeczkę później jest prawą nogą Platformy Obywatelskiej. I te wszystkie działania,
które są reprezentowane przez ugrupowanie Kukiz 15 w Sejmie, no, dokładnie to pokazują. Dlatego też wielu posłów z Kukiz 15, gdy zrozumiało sytuację wewnętrzną, jaka jest w Kukiz 15, systematycznie opuszcza szeregi Kukiz 15 i wiele osób twierdzi, wróży wręcz, że do końca kadencji to nie wiem, czy zostanie was chociaż 15, tak jak jest w nazwie. Jeśli chodzi o wypowiedź pana Wacha, panie Wach, poprzednie posiedzenie Sejmu, tak się składa, że nie uczestniczę, bo nie mogę we wszystkich komisjach, ale właśnie między innymi trwały prace nad konstytucją dla przedsiębiorców. Jeśli chodzi o podniesienie kwoty wolnej od podatku, ta kwota również została podniesiona, nie tylko kwota wolna od podatku, ale również 2018 rok, to jest podniesienie kwoty najniższego dochodu. Wynagrodzenia, tak, wynagrodzenia. Natomiast, panie Wach, tutaj wypowiadał się pan w stosunku do premiera, prezesa Jarosława Kaczyńskiego, do działań, które on podejmuje. Szanowny panie, pan prezes Jarosław Kaczyński jest wspaniałym liderem naszego ugrupowania, który nie tylko potrafi utrzymać jedność wśród Prawa i Sprawiedliwości, ale też jest to utrzymanie na poziomie Zjednoczonej Prawicy. Czyli mówię tu również o Solidarnej Polsce i Porozumieniu Gowina. W przeciwieństwie do Nowoczesnej, która w momencie, kiedy rządy objęła nowa liderka, pani Katarzyna Lubnauer, zeszły tydzień, proszę mi powiedzieć, wie pan, ile posłów Nowoczesnej samych się zawiesiło w prawach członkowskich waszej partii, waszego ugrupowania? 5. Mówił pan, nieprawda. Mówił nikt, pan nikt się nie o szczycie. Pytam, pani odpowiadam. Pani mówił, Czochara. Proszę nie, poczekać, czy, ale to proszę poczekać. Pani naprawdę będzie miał pan swój czas. Dodam, że nikt się nie pani zawiesił. Piotrze, nie przerywajmy. Pani poseł. Mówił partii. Pan o szczycie hipokryzji. To w takim razie proszę za chwileczkę, będzie pan miał okazję ponownie. Pan redaktor udzieli panu głosu. Proszę mi powiedzieć, czym jest sytuacja, kiedy to lider Platformy Obywatelskiej wyklucza 3 posłów swojego ugrupowania za to, że zagłosowali zgodnie z własnym sumieniem. Jeszcze czegoś takiego nie było w parlamencie polskim, żeby za to, że ktoś głosował zgodnie z własnym sumieniem, został wykluczony. A w momencie, gdy czołowi politycy, między innymi pani Hanna Gronkiewicz-Waltz, która dopuściła się, jej rodzina, do przestępstw, można tutaj chyba śmiało określić, przecież dzisiaj wiemy, że mąż pani Hanny Gronkiewicz-Waltz. W momencie. Przestań. Jakich przestępstw? Proszę nie rzucać kalumnii. Przepraszam bardzo. A to, co się dzieje w sprawie reprywatyzacji, to jakby pan określił? Jakby pan określił? No ja wiem, to że... prezydent Warszawy, Lech Kaczyński, o te decyzje reprywatyzacyjne. W każdym bądź razie, w momencie, kiedy czołowi działacze Platformy Obywatelskiej dopuszczają się do haniebnych zachowań, nie ma reakcji, zakrywane jest, wpychane pod dywan i jest wszystko okej. Okay. Natomiast w momencie, kiedy ktoś głosuje zgodnie z sumieniem, natychmiast zostaje wykluczony z tegoż ugrupowania. A chodzi o Gowinę, jeśli tak? chodzi. Pani mówi o Gowinie? O Schetynie. Za chwilę. I 3 posłów Platformy Obywatelskiej. Jeśli chodzi o pana premiera Mateusza Morawieckiego. Szanowny panie Wach,
raczy pan zauważyć, że pan Mateusz Morawiecki naprawdę otrzymał bardzo duże zaufanie i poparcie społeczne, a o tym mówią wszystkie sondaże. I jeszcze tylko króciutko do wypowiedzi pana posła Gali. Panie pośle, pan tak zadał sobie sam retoryczne pytanie, czemuś służyła rekonstrukcja rządu. Ale rzeczywiście, że służyła i służyć będzie. Tak jak rząd poprzedni, tak jak słusznie, panie pośle, słusznie, po czynach ich poznacie. I społeczeństwo polskie już dzisiaj poznaje nas po czynach. Już dzisiaj widzi, że tak naprawdę Prawo i Sprawiedliwość, politycy Prawa i Sprawiedliwości to są ludzie, którzy dbają o polski interes, dbają o lokalne interesy, starają się rozwiązywać problemy, oddają naprawdę bardzo dużo zaangażowania, wierzą w to, co robią i są konkretne efekty. Na wielu, bardzo wielu płaszczyznach, również tu na terenie naszego pięknego województwa opolskiego. Do tego też przejdziemy po drugiej rundzie. Piotr Wach, Ryszard Wilczyński. Pani poseł, pani Czochara. Katarzyna. No tak, per analogię się tak pani do mnie, tak ja do pani, żeby była równowaga. Więc zacznę może od tego, że Nowoczesna nie jest ani lewą, ani prawą, ani żadnym innym organem Platformy Obywatelskiej. Jesteśmy autonomiczną partią, która przez 2 lata wykazała się niesamowitą inicjatywą także w parlamencie. I jeżeli mówiła pani o podnoszeniu kwoty wolnej od podatku, co jest w ustach przedstawiciela Prawa i Sprawiedliwości olbrzymią hipokryzją, bo najpierw nasz projekt, czyli Nowoczesnej, który realnie podnosił kwotę wolną od podatku do ponad 8 000 zł. I kwota ta miała być rewaloryzowana ze względu na podnoszenie się kwoty minimum egzystencjalnego. Ten projekt Nowoczesnej odrzuciliście, po czym wprowadziliście swój własny z kwoty wolnej, z której tak naprawdę nikt nie korzysta. Wobec tego tyle o hipokryzji, o podnoszeniu kwoty wolnej od podatku. O czym tam jeszcze pani wspominała? O zawieszonych jako członków partii Nowoczesna. Nie ma, nasi posłowie nie są zawieszeni w prawach członków partii. Dokonali tylko takiego symbolicznego zawieszenia jako członków klubu parlamentarnego. Mam nadzieję, że jako parlamentarzysta, ale parlamentarzysta, myślę, że powinien rozróżniać, czy ktoś jest członkiem klubu parlamentarnego, a jest członkiem partii. Mam nadzieję, że pani ale o na tym pewno wie. Się odcieli troszkę natomiast próbuje jedynie manipulować naszymi radiosłuchaczami. Wobec tego podkreślam, że jest to nieprawda. Odnośnie ministra Macierewicza, bo tam jeszcze wcześniej pan redaktor takie pytanie zadawał w pierwszej rundzie, nie udało mi się o panu Macierewiczu dokładnie odpowiedzieć. Schowanie ministra Macierewicza to tak naprawdę upieczenie także przez prezesa Jarosława Kaczyńskiego, to jest kilku pieczeni na jednym ogniu, bo miejmy świadomość, że już od początków kadencji minister Macierewicz właśnie po akcji Nowoczesnej z Misiewiczami, gdzie wykazano, że doradcy ministra Macierewicza, w tym Bartłomiej Misiewicz i cała ich później poprzez analogię grupa, którzy rozpanoszyli się nie tylko w urzędach, ale także w spółkach Skarbu Państwa, nastąpiła fala takiego przebudzenia także wśród działaczy Prawa i Sprawiedliwości i także w mniemaniu prezesa Jarosława Kaczyńskiego, ale nie mógł wtedy jeszcze odwołać ministra Macierewicza, bo minister był wtedy jeszcze zbyt silny. Poczekano więc troszeczkę i rękoma tak naprawdę prezydenta Andrzeja Dudy tego ministra odwołano, bo poszła cała narracja, że to prezydent Andrzej Duda, pogardzany przez wiele miesięcy, a nawet lat przez ministra Macierewicza w walce o zwierzchnictwo nad armią, że to prezydent Andrzej Duda dokonał tutaj swego rodzaju wyroku na ministrze Macierewiczu. Ale zatem w tym kontekście chciałbym wspomnieć o jeszcze jednej sprawie. Że wielkim, bo jeżeli mówimy o wygranych czy też przegranych tej rekonstrukcji, dla mnie wielkim przegranym, choć wielu mówi, że to jest wygrane, dla mnie wielkim przegranym tej rekonstrukcji jest prezydent Andrzej Duda. Zawiódł mnie na całej linii, pokazał swoją małostkowość
i małość, gdzie można powiedzieć, być może wykończył ministra Andrzeja Macierewicza, Antoniego Macierewicza, ale jakim kosztem? Podpisał ustawy o sądownictwie, które tak naprawdę podłożył mu Jarosław Kaczyński, czyli oddał ustrój Rzeczypospolitej, oddał sądownictwo w polityczne władanie Jarosława Kaczyńskiego tylko dlatego, by móc się małostkowo zemścić na ministrze Macierewiczu. I tego nie mogę pojąć. To jedna z teorii spiskowych. Tego nie mogę pojąć, bo prezydent Andrzej Duda jest człowiekiem mojego pokolenia. Jest praktycznie moim rówieśnikiem. I patrząc na działania młodego człowieka, który tak naprawdę ma jeszcze długie życie przed sobą, jako polityka także, no nie mogę pojąć, że oddaje wymiar sprawiedliwości w ręce Jarosława Kaczyńskiego i Zbigniewa Ziobry. I dodam jeszcze w tym kontekście jedno, bo doszło w ostatnim tygodniu do jednej bezprecedensowej sprawy, patrząc od roku 89. Po raz pierwszy po upadku komunizmu doszło w Polsce do czegoś takiego, że podaje się do dymisji ze względów ideologicznych prezes autonomicznego organu konstytucyjnego, czyli Krajowej Rady Sądownictwa. Właśnie ze względu na te zmiany, które Prawo i Sprawiedliwość i pani Czochara wprowadzili. Panie Piotrze, czas nas goni. Ryszard Wilczyński. No, ja pamiętam, jak Platforma składała wnioski o odwołanie właśnie tych ministrów, którzy się zmienili. I wtedy z ust pani premier Beaty Szydło dowiadywaliśmy się, że są najlepsi ministrowie w historii. A minister Macierewicz po prostu wręcz geniusz. No takiego patrioty, takiego wybitnego ministra nie było. No, nowy premier ma inne zdanie. Nagle okazuje się, że ani geniusz, nie ma ani wybitny, a co do innych atrybutów, no to powiedzmy sobie szczerze, kłamstwo smoleńskie, które nadal jest hołubione, na którym jest ufundowany rząd PiS, ma się dobrze. Aczkolwiek prezes już zapowiedział, że my do tej prawdy pewnie nie dojdziemy, bo przez parę lat żeśmy szli do tej prawdy coraz bliżej, bliżej. Ona już była tuż, za rogiem, już można ją było złapać i co? Mamy kolejny absurd, 3 wybuchy na skrzydle. Historia lotnictwa nie zna takiego przypadku. No ileż może się obłędu narodzić za państwowe pieniądze? I za to kłamstwo smoleńskie będziecie odpowiadać przed historią i Bogiem też. Wy też. Za kłamstwo, bo jesteście ufundowani na kłamstwie. Tak jest. A teraz co do rządu i Mateusza Morawieckiego. Ten wybitny polityk w ciągu 2 lat zaplanował deficyty budżetowe na poziomie łącznie 100 miliardów złotych. Będą wykonane pewnie niżej. 100 miliardów w sytuacji, kiedy mamy wybitną koniunkturę gospodarczą, w sytuacji, kiedy 9 państw europejskich ma nadwyżkowe budżety, a 3 zrównoważone. A nasz budżet jest jednym z najbardziej, o ile nie najbardziej, zadłużającym się budżetem. W tym wszystkim mamy wywalanie pieniędzy, o których mówił Ryszard Galla, na przykład na zaliczki, których nie wiadomo, czy zostaną rozliczone. To jest tak, aby dawać darmowy kredyt firmom, które mają wykonać kontrakty dla państwa. Można pokazać setki milionów, jak nie miliardy dysponowanych pieniędzy, nie wiadomo na co, bez kontroli. Ostatni przypadek. Przecież minister Szyszko wcale nie zostanie bez roboty. Przecież będzie on organizował szczyt klimatyczny. Będzie miał do wydania 126 milionów złotych poza procedurami zamówień publicznych. A pani Beata Kempa, co? Wycieczka do Jordanii. Tak to wszystko wygląda. Ministrowie dostają krociowe nagrody. Podsekretarz w Ministerstwie Rolnictwa, sekretarz stanu, przepraszam, czyli wiceminister, bodajże jakieś 55 tysięcy złotych. To się nie zdarzało wcześniej, żeby w takiej skali. Pani poseł, proszę nam przynieść na następne spotkanie nagrody, ile kto i za co. I te opowieści dziwnej treści, o elektromobilności, samorządy mają projektach za miliardy, a gdzie przywracanie 4. klasy żeglowności na Odrze? Jaki projekt wykonano w tym kierunku? Tam 100 miliardów miało pójść, łącznie na rzeki. Ani słowem się pani premier nie zająknął o tym, co miało być waszym priorytetem. A opowiadanie o bilionie na inwestycje, o czym mówiła 2 lata wcześniej pani premier Szydło, o bilionie na inwestycje,
ani słowem się pani premier na ten temat nie zająknął, bo to była fantasmagoria. I to mamy rząd takiego zagubionego na pustyni, który ma miraże, fatamorgany i idzie. Opowiadanie o gierkowskich projektach typu centralny port lotniczy, wielki hub, na którego nie ma miejsca, bo każda analiza ruchu lotniczego pokaże, że to jest po prostu niemożliwe, a finansowo się nie spina. Może by się pan premier wypowiedział, czy będziemy na przykład mieli elektrownię atomową, czy nie. Bo to jest większy projekt na 50 miliardów. Co tam 30 miliardów? 50 miliardów. To jest horyzont jego wyobraźni. Ryszard Galla. Znaczy, ja chciałbym tutaj państwu przypomnieć jeszcze raz. W 2005 roku nie doszło do koalicji między Prawem i Sprawiedliwością a Platformą, tylko dlatego, że nie było zgody na to, aby Platforma przejęła jakikolwiek resort siłowy. Czyli pan prezes Kaczyński od samego początku miał jeden cel. Mieć tutaj wpływ na to, co się dzieje w tych ministerstwach. I w momencie, kiedy w 2015 Prawo i Sprawiedliwość wygrało wybory, trzeba było sobie zdać sprawę z tego, że tak będzie. I tak jest. I tutaj chyba tylko jest problem, na ile w tych resortach popsuje się pewne rzeczy, a na ile po prostu utrzyma się jakiś taki zdrowy rozsądek. Co do Ministerstwa Obrony Narodowej i pana ministra Macierewicza, ja w dalszym ciągu uważam, że to było dobre posunięcie. Zresztą, jeśli Prawo i Sprawiedliwość realizuje swoje obietnice przedwyborcze, to była jedna z obietnic, prawda? Bo pani premier Szydło oficjalnie powiedziała, że kandydatem jest nie Macierewicz, wtedy jeszcze kandydat, prawda? No tak, oczywiście, ale... No dobrze, ale była to obietnica wyborcza, prawda? Więc myślę, że tutaj rzeczywiście można powiedzieć, że dopięli tego. Natomiast jeszcze raz powtórzę. Po pierwsze, wydaje mi się, że pan prezes Kaczyński chyba zrozumiał, że pan minister Macierewicz troszeczkę za mocno już gra Smoleńskiem i że w pewnym momencie, no bo przecież miesiąc za miesiącem ucieka, ja pan prezes zapowiedział, kiedy będzie ten koniec, kiedy dowiemy się tej prawdy albo też nie dowiemy, więc coś trzeba z tym zrobić i wydaje mi się, że tutaj chyba pójdzie to w takim kierunku zamknięcia sprawy. Co do wydatków, panie pośle Ryszardzie, no dodam tutaj jeszcze jeden taki rodzynek, który jest, czyli Wojska Obrony Terytorialnej. To zdaniem fachowców wojskowych są struktury, które powinny być jakby w hierarchii kosztów utrzymania jedne z najtańszych. Okazało się, że Wojska Obrony Terytorialnej są najdroższymi wojskami, nawet od tych inżynieryjnych, od tych przeciw, nie wiem, rakietowych i tak dalej. No więc to jest dowód na to, że rzeczywiście te pieniądze były wydawane nieracjonalnie. Są. Czy są? Natomiast, panie redaktorze, jedno krótkie zdanie. Pamiętajmy, my dzisiaj mówimy o wielkich planach, wielkich inwestycjach, ale jeśli pan premier Morawiecki nie ułoży sobie pozytywnych stosunków w Brukseli, w Unii Europejskiej, to te bańki pod tytułem projekty inwestycyjne pękną. Bo my dzisiaj mówimy o wielkich inwestycjach tak naprawdę z pustym portfelem, więc o czym rozmawiamy? Pierwsze podróże polityków to był Paryż, to był Berlin, panie pośle. A gdzie teraz? Do Bułgarii się leci, pogadać się z Orbanem nawet, to jest miara pozycji międzynarodowej premier, Polski. Premier zaczął od wizyty we Francji, więc to do końca tak nie jest. Wojciech Jagiełło, Katarzyna Czochara i drugi temat, bo nie zdążymy. Nie we Francji, w Brukseli był i tam się spotkał. No ale w każdym razie. Pamiętam tutaj takie apele, że powinna pani premier pojechać do Macrona. Ale minister spraw zagranicznych Bułgaria. Szanowna pani poseł z PiS, to ile członków liczy klub parlamentarny Kukiz 15 nie jest pani sprawą i nie powinno pani to interesować. To, że posłowie z Kukiz 15 odchodzą, tylko świadczy o tym, że mają wolną rękę, mogą robić co chcą, nie są bezwolnymi maszynkami do głosowania. Poza tym powinna pani podziękować Kukiz 15, bo ci posłowie, którzy odeszli z ugrupowania, tworzą zaplecze premiera Morawieckiego w klubie Wolni i Solidarni. Razem z Kornelem Morawieckim. Razem z Kornelem Morawieckim. Także dziwi mnie to, że pani jako przedstawiciel rządu atakuje merytoryczną opozycję za to, że wytyka wam błędy, które robicie. Te pomysły i te ustawy, które są dobre według nas, oczywiście popieramy.
ale to, gdzie się zagalopowujecie, oczywiście trzeba wam wytknąć. I za to, że my jesteśmy taką opozycją, teraz dostajemy od pani. Bo w myśl zasady, kto nie z nami, ten przeciw nam, pani tutaj taką uprawia retorykę. Tak, to jest polityka. Dlatego my czekamy na to, kiedy rząd Prawa i Sprawiedliwości zacznie realizować swoje obietnice wyborcze, zacznie jakoś ulży obywatelom i również przedsiębiorcom, a nie będzie zwodził nas swoimi obietnicami i innymi chockami, klockami. Dziękuję. No właśnie, kiedy? To w takim Pani Piotrze, razie, nie, ja udzielam głosu razie, Katarzyna Czochara i proponuję przejść jednak do drugiego tematu, ponieważ zakiwamy. Postulat, tak, tak. Powiem tak, ponieważ jestem politykiem, to muszę też żywo interesować tym, co dzieje się na ogólnokrajowej arenie politycznej. Tak się składa, że na chwilę obecną w tej arenie znajduje się również Kukiz 15, Nowoczesna, Platforma Obywatelska. I nie powinno to pana też dziwić. Nie powinno też pana dziwić, że ja wyrażam jako przedstawiciel partii Prawo i Sprawiedliwość swoją opinię. Pan wyraża swoją, natomiast ja wyrażam swoją. A radiosłuchacze mają swój rozum, umysł i swoje poglądy. Także proszę się troszeczkę wyciszyć, nie denerwować się tak. Jest pan młodym człowiekiem, może jeszcze nie tak doświadczonym w polityce, dlatego są takie reakcje, że ja nie mam, że tak powiem, podstaw i prawa do tego, żeby w ten sposób mówić. Mam. I też mogłaby czasami się wyciszyć. Natomiast jeśli chodzi o kwestie, o których mówił pan poseł Wilczyński, o tych nagrodach. Panie Wilczyński, a co pan powie od doradcy prezesa Wojewódzkiego Funduszu w Opolu, doradcy pana Soczyńskiego, który jako doradca dostał 1 000 000 zł? Cisza. Nic panowie na ten temat nie wiecie, tak? No to, na ten temat nie wiemy. No to powiem tak, to się na pewno... No to warto sprawdzić. Tak. Zachęcam w takim razie, jak to się odbywało za rządów Platformy Obywatelskiej i jak tutaj na terenie Opolszczyzny między innymi nagradzali się wzajemnie różni działacze. Tak, to jest argument serii, a uważ, biją Murzynów. Obywatelskiej. Nie do zweryfikowania w tym momencie. Oczywiście. Wszyscy używacie takich argumentów. No właśnie. Pan używa swoich argumentów, natomiast ja mówię o swoich. Ja ciągle słyszę od Nowoczesnej, że szykują coś takiego jak Biała Księga. Proszę mi pomóc. Księga. No to... pewnie błędów prawicy. Błędów Prawa i Sprawiedliwości i tych wszystkich. Nie, to pani poseł, ja nie pomogę. Mamy czarną księgę. Aha, czarną księgę. To ja panu, panie po kwartale, po roku i po 2 latach. Panie Piotrze, odsyłam na stronę Nowoczesnej. Proszę mi wierzyć, że ja jako szef regionu Prawa i Sprawiedliwości również jestem na etapie przygotowywania takiej czarnej księgi na to, co działo się za właśnie waszych tutaj na terenie Opolszczyzny rządów. Mruga pan oczkami. Ja mam oczy. Oczka. Oczy. Ale spieszczotliwie się zrobiło. Czego ja nie rozumiem pani zupełnie. Także. No ale dobrze, słuchajcie. Jakiś debiut literacki by się przydał, rzeczywiście. Tak. Gratuluję. Oczywiście. No, też nie będziemy bezczynnie, że tak powiem, patrzeć. Też, że tak powiem, mieszkańcy Opolszczyzny muszą mieć świadomość, jak wyglądało to do tej pory na Opolszczyźnie. Dzisiaj dowiadują się z poziomu Warszawy wiele rzeczy i słyszę od posłów Platformy Obywatelskiej, że tak naprawdę nie spodziewali się, że aż taka skala była tych wszystkich nieprawidłowości i pozwolę sobie użyć znowu te argument słowo, nie do zweryfikowania. Przekrętów. Oczywiście, no, że nie do zweryfikowania. Komisja Amber Gold. Oczywiście to wszystko jest bez podstaw. Powiem tak, całe szczęście, że mieliście skoki, że jest telewizja, nie tylko TVP Opole, które emituje zarówno komisję reprywatyzacyjną, jak i komisję w sprawie Amber Gold i Polacy naprawdę mogą wyciągać wnioski i oni też wyciągają.
I oni też wyciągają. Może w takim razie dziękuję. Przejdźmy do kolejnego drugi tematu. Drugi temat. Mamy 15 minut. Mam taką propozycję. No po 3 minuty dla każdego, bo chyba nie będzie drugiej rundy, bo chciałbym, żeby to... Ja będę teraz pilnował tego czasu, bo naprawdę mamy go nie za wiele. Nie za wiele. To lokalne inwestycje. Czekałem na to 25 lat. Tak mi powiedział w piątek starosta brzeski Maciej Stefański. Mówiąc o drugiej przeprawie przez brzeg, znaczy przez Odrę w brzegu. No i prawda jest taka, że przez lata rozmawialiśmy także o polskich mediach. Bardzo dużo o obwodnicy Nysy, Niemodlina, Kędzierzyna Koźla, Myśliny także. Kilka lat temu także obwodnicy Olesne, ale tam jakby dyskusja w pewnym momencie się skończyła, dlatego że się samorząd pokłócił z Generalną Dyrekcją o przebieg obwodnicy. Wyglądało na to, że nic z tego nie będzie. Każda ekipa ma swoje priorytety, to normalne. I ta ekipa dorzuciła do tej listy, do tych czterech obwodnic Praszkę. Pięć, sześć właściwie. Tak, a teraz dzięki poprawkom do budżetu, tym zgłoszonym w tym tygodniu, Brzeg, Prudnik i Strzelce Opolskie, o których do tej pory raczej nie dyskutowano na poziomie regionu. Nie pamiętam takich dyskusji na poziomie na przykład samorządu województwa. W Praszce było. Praszka była. Ale to wiadomo, to jest dopiero początek drogi. Pieniądze na prace projektowe. No ale każda inwestycja tak się zaczyna. Od czegoś trzeba zacząć. No, ważne jest to, że te zadania zostały przez rząd dostrzeżone i wstępnie zaakceptowane. No bo to jest droga do tego, żeby one się znalazły w krajowych programach. Tak samo zaczynała Nysa, prawda? No i właśnie, sukces. Ja tu chciałam w takim razie, Katarzyna jako Czochara. Pierwsza teraz... Jako autorka wniosków. Ja powiem szczerze, że jestem bardzo szczęśliwa i nie tylko ja, z tego co słyszę, tak naprawdę mieszkańcy województwa opolskiego są też bardzo zadowoleni i cieszą się z tych wszystkich dziewięciu obwodnic. W sumie ja je pozwolę wyliczyć: Myślina, Kędzierzyn Koźle, Niemodlin, Olesno, Praszka, obwodnica południowa Opola. I teraz doszły kolejne trzy, czyli obwodnica wschodnia Prudnika, obwodnica Strzelec Opolskich i druga przeprawa mostowa w brzegu. I tak jak przed chwileczką powiedział pan poseł Gala, po czynach ich poznacie. No to myślę, że to, co tu zaprezentowaliśmy, to jest też dowód na to, w jaki sposób działamy. Ja jako szef regionu bardzo szybko się zorientowałam, że większe mam możliwości, większe, że tak powiem, przełożenia, jeśli chodzi o rozmowy w poszczególnych ministerstwach i nie ukrywam, że bardzo często to wykorzystywałam. Tak naprawdę nie było praktycznie tygodnia posiedzenia Sejmu, żebym nie była albo w Ministerstwie Infrastruktury, albo w Ministerstwie Rozwoju lub w Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Warszawie, również tutaj GDAKa w Opolu. Oczywiście w tych spotkaniach, w tych wizytach bardzo często uczestniczył wojewoda opolski, bo tutaj działaliśmy wspólnie parokrotnie też, ponieważ to było oczko w głowie starosty powiatu brzeskiego. W takich spotkaniach uczestniczył starosta powiatu brzeskiego. I szanowni państwo, w przeciągu dwóch lat, ja mówię teraz tylko o dziewięciu obwodnicach, które zostały wprowadzone. Ponad 2,5 miliarda złotych tylko na te duże inwestycje drogowe. Ja nie mówię o tych wszystkich mniejszych inwestycjach, bo ich jest również mnóstwo, tych inwestycjach drogowych. Ja mówię teraz tylko i wyłącznie o tych potężnych, oczekiwanych przez społeczeństwo obwodnicach. Ja jak rozpoczęłam w ogóle temat w 2012 roku, jeśli chodzi o obwodnicę Prudnika, usłyszałam z ust Franciszka Fejdycha, burmistrza, że nie znam się i żebym się nie zabierała za coś, na czym się nie znam, bo Prudnik nie ma szans, bo jest zbyt małe natężenie ruchu. 6,5 tysiąca. Szanowni państwo, oczywiście natężenie ruchu rzeczywiście nie jest powalające, tylko że tam jest natężenie ruchu tirów. I co najważniejsze, to jest trasa, która łączy nas bezpośrednio z Europą Środkową. Te argumenty w rozmowach były
przeze mnie pokazywane. Przyjeżdżałam z mapą i z tym, co do tej pory dokonała strona czeska, w którym momencie oni są i czego nam brakuje tutaj na terenie zachodniej Polski, a dokładnie mówiąc na Opolszczyźnie. Dlatego to się wszystko udało. Z tego się cieszę i jestem, powiem, dumna. Ryszard Gola. Człowiek, który też zabiegał o obwodnicę. Ja, panie redaktorze, tutaj kibicuję posłom opolskim, bo pamiętam, jak jako zespół opolski parlamentarny spotkaliśmy się chyba w ubiegłym roku, z początkiem roku, z panem ministrem Adamczykiem, gdzie minister Adamczyk praktycznie powątpiewał nawet w budowę obwodnicy Niemodlina. Czyli ta skuteczność tutaj była dobra. Natomiast pamiętajmy, i to jest taka kontynuacja. No nie ma siły, żeby jedna opcja rządząca jakby załatwiła od A do Z, prawda, każdą inwestycję. Czyli musi być etap końcowy realizacji i przygotowawczy. I ja się cieszę, że dzisiaj no daliście, tego nikt nie zaprzecza. Natomiast były inwestycje przygotowane, bo pamiętajmy, że Nysa z Niemodlinem była praktycznie nawet na pierwszym etapie jako jeden projekt. Później dopiero go rozdzielono. I kontynuujmy to. Ale to są wszystko projekty bardzo ważne. Ja tylko jedno króciutkie pytanie mam do ciebie. Powiedz, czy w historii Opolszczyzny zdarzyła się kiedykolwiek taka sytuacja, żeby w przeciągu jednej kadencji wprowadzono 9 obwodnic, a mało tego, ja osobiście zabierałam głos z mównicy sejmowej w sprawie budowy trzeciego pasa na autostradzie A4, budowy dodatkowego węzła i dodatkowo drugie przejście graniczne. Pani poseł, jeszcze raz odpowiem. Była posucha, ponieważ cały czas uważano, że Opolszczyzna ma wszystko, bo ma autostradę, bo byliśmy jako pierwsi, którzy mieli swój odcinek autostrady. Udało się to zmienić. I rzeczy wchodzą, no przecież bardzo dobrze, pchajmy te rzeczy, pchajmy ten wózek do przodu, wy zaczynacie, następna ekipa będzie kończyła niektóre inwestycje. Ryszard Wilczyński. Tak. Panie pośle. Jest takie powiedzenie, nie chwal dnia przed zachodem słońca, albo każda sroczka swój ogon chwali. I ja bardzo się cieszę, pani poseł, że udało się pani wprowadzić pewne inwestycje na papier. Pewne otrzymują finansowanie, pewne otrzymują pewne maleńkie pieniądze na projektowanie. Już obwodnica południowa Opola to duże pieniądze. Tak, ale jeżeli mówimy o tych obwodnicach miejskich, 100 tysięcy złotych, to może starczy na feasibility study, tak? Nie, to nawet nie, to nie starczy, bo to kosztuje znacznie więcej. 100 milionów tam jest. Utrwalenie tych decyzji zobaczymy w następnym budżecie i życzę pani, żeby się pani kolejne poprawki wprowadza, panie pośle. Ale dobrze, ja mówię bardzo życzliwie. Tu chyba głosować. Trzymamy wszyscy kciuki za ten projekt. Wykorzystam wszystkie możliwości, jakie tylko mam, żeby wprowadzić kolejne poprawki i żeby ten proszę temat mi dać skończyć, dobrze? Bo dobrze. Ja nie atakuję pani w tym momencie. Nie, ja nie atakuję, tylko mówię. I tu mamy spokój, cieszę się, że po 2 latach zawieszenia jest decyzja w sprawie obwodnicy Niemodlina, bo czekaliśmy na nią 2 lata. Można powiedzieć, to były 2 lata zwłoki. Czekaliśmy kilkanaście lat. Tak, ale ona była przygotowana projektowo. Tak samo przygotowana projektowo była obwodnica Myśliny. I trzeba powiedzieć tak, że to jest współzbieżne z tym, co robi samorząd województwa, który na ten rok też zaplanował ofensywę drogową. To i mamy 170 milionów złotych na inwestycje drogowe. Niektóre tak kluczowe, jak obwodnica Malni i Choruli. Tam mamy przecież Górażdżę Cement S.A., która ma być na dodatek jeszcze betonowa. A więc trzeba przyjąć te deklaracje z dobrodziejstwem inwentarza, byle była za tym konsekwencja, byle nie było już zwłoki i żeby rzeczywiście zaczęło się dziać. Oczywiście ja nie wierzę, że w ciągu 2 lat to wszystko powstanie. Może powstanie w ciągu 10 lat, ale na razie to jest dobry początek i jeżeli uda się to zrealizować, nam wszystkim przyjdzie tylko najszybciej będzie Myślina. Wojciech Jagiełło i Piotr Wak na koniec. Przetargi się już odbyły, panie pośle. Zgadza się? Tak, Myślina, tak, Niemodlin, Kędzierzynka. Panie Wojtku. Tak, bardzo cieszę, że te projekty obwodnic wskoczyły do budżetu. No, na plus oczywiście tutaj trzeba oddać honor pani Czocharze. Jak najbardziej cieszymy się z tego. Kukiz 15, mimo że według pani poseł jest opozycją B, będzie te projekty popierać. Tylko pamiętajmy o tym, że te 3 obwodnice to są na razie plany.
Wiedzmy o tym, że te projekty też mają jakiś okres swojej trwałości, swojego przydatności do użycia, powiedzmy, i mogą się skończyć. Dlatego ja bym też tutaj nie chwalił dnia przed zachodem słońca. Zobaczymy, jak to będzie zrealizowane. Trzymam kciuki jak najbardziej, żeby te obwodnice powstały, wszystkie 9 obwodnic, bo one są potrzebne. Tym ludziom te obwodnice należą się, bo przecież wkładają pieniądze do budżetu państwa. Jest to ich też własny wkład. Dlatego jak najbardziej jesteśmy za i to cieszy. Piotr Wach. Bardzo jestem zadowolony, że problemy komunikacyjne wielu mieszkańców, wielu opolskich miast być może będą w przeciągu kilku lat rozwiązane, natomiast przynajmniej na papierze tak to wygląda, natomiast mam daleko idące obawy, w zasadzie graniczące z pewnością, czy to się uda domknąć w terminach, które są wskazane. Przypominam, że została wskazana data... Czy zabraknie pieniędzy pana zdaniem, tak? 2025 roku, czyli to jest na razie tak odległy horyzont, który nie dotyczy tej kadencji Prawa i Sprawiedliwości, nie dotyczy także ewentualnej następnej kadencji parlamentu, jakakolwiek by to kadencja była. Ja tylko dodam, tu zresztą mówiliśmy o tym wcześniej, budżet państwa, który jest konstruowany teraz w czasach koniunktury gospodarczej niewidzianej od lat, od dekad na świecie, w Europie i także w Polsce, ledwo domykamy. W Polsce ledwo domykamy budżet, gdy inni... Ale między innymi dlatego, że finansujemy takie panie redaktorze, gdy inni wykazują się nadwyżką, ale właśnie o to chodzi. Więc krótkie zadanie intelektualne. No to jak będzie wyglądał budżet Polski, gdy koniunktura na świecie się pogorszy? No przecież nie będzie lepszy. Będzie, pani poseł, bardzo proszę. Ten budżet będzie dużo gorzej wyglądał. Długim. Mało tego, zabraknie pieniędzy na podstawowe rzeczy, na emerytury, na wynagrodzenia nauczycieli i górników, a tym bardziej na budowanie nowych dróg. W związku z tym, nawet patrząc na to przez pryzmat ochrony zdrowia, Nowoczesna na przykład złożyła poprawkę do budżetu na ten rok, by skoro jest tak źle w ochronie zdrowia, dofinansować ją dodatkowymi 5 miliardami złotych i ta poprawka została odrzucona. 6 miliardów. I ta poprawka została odrzucona. Wyście chcieli 5, a myśmy dali 6 miliardów. Nie ma pieniędzy w budżecie. Teraz, gdy sytuacja gospodarcza, i o tym wszyscy mówią, jest fantastyczna, wobec tego śmiem twierdzić, że odłóżmy na razie te oklaski i otwieranie szampana naprawdę na termin późniejszy. Ale trzymajmy kciuki za obwodnicę. Bardzo cieszę się, że przynajmniej są takie plany, ale obawiam się, że niestety w 2025 po tych obwodnicach się nie przejedziemy. Zobaczymy. W takim razie ja zaapeluję do pana, panie Piotrze, o wiarę, o więcej wiary. Ale ja oceniam to, pani Kasiu, nie przez pryzmat wiary, ale Prawo faktów. I Sprawiedliwość, to nie jest kwestia wiary. To nie jest kwestia wiary. Pani poseł, musimy już zamknąć tę dyskusję dzisiaj. Wiara, jeszcze raz wiara. Trzymamy kciuki. Chciałbym wierzyć, ale jestem ekonomistą i oceniam twarde fakty i patrzę na to przez pryzmat. Jeżeli Niemcy mają teraz 40 Panie miliardów Piotrze, euro nadwyżki, a my mamy 40 miliardów złotych deficytu. Możemy wrzucić 200 milionów do puszek Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy i pokazać PiSowi, gdzie raki zimują. Zamykamy dzisiejszą dyskusję. Katarzyna Czochara, Prawo i Sprawiedliwość. Dziękuję bardzo. Ryszard Galla, Mniejszość Niemiecka. Piotr Wach, Nowoczesna, Ryszard Wilczyński, Platforma Obywatelska. Tak, mówiłem szczodry niedzieli. Wojciech Jagiełło, Kukiz 15. Dziękuję, do usłyszenia. Program prowadził Marek Świerczy. Zapraszam do słuchania programu z młodzieżówkami. Niedzielna Loża Radiowa. Radio Opole. Radio Opole. Radio Opole.